część. Zapewne każdy z Was widział skrzyżowanie sygnalizacją świetną w miejscach, gdzie krzyżują się dwie lub więcej dróg. A ja chcę Wam zaprezentować sygnalizację świetną, gdzie nie ma żadnego skrzyżowania, a pomimo jest ta sygnalizacja ustawiona. Pierwszy powód to może dlatego, że tu jest akurat zwężenie jezdni, żeby ułatwić jednak przejazd samochodów jadących sprzeciwka, czy nam, jadących w tamtą stronę. Ale jest jeszcze inny bardzo ważny powód i nigdzie na świecie nie spotkałem takiego miejsca, żeby sygnalizacja była ustawiona w takim miejscu jak tutaj. Ale to za chwilę wyjaśnię. Czekamy na światło zielone. Za chwilę powinno się pojawić, widać spory ruch jest, czujniki nie reagują, światło jest w trybie normalnym ustawione, dziennym. No ja nie pojadę sobie prosto, pojadę sobie na przykład w prawo. Wjeżdżam na podwórko. O, garaże mamy. Ops, tutaj wycofamy. Co może? I teraz co się dzieje? Wyjeżdżam z podwórka. Jakbym tu mieszkał, przed wyjazdem na drogę, co ja mam? Mam sygnalizację świetną. W tym momencie mam światło czerwone. Muszę czekać na zielone. W życiu nie widziałem, żeby ktoś z podwórka wyjeżdżał na ulicę i miał sygnalizację świetną przed nosem, która by mu pozwoliła wyjechać na drogę, na ulicę. Komórek nie ma, tutaj fotokomórek nie ma, czujników ruchu na tym zainstalowanych. Ciekawe, jak długo będę czekał. O, jest. I zielone mam światło. No, ale zachciało mi się piwa. Jadę do pubu. No to sobie wjedziemy do pubu. O, sporo już chętnych na piwo tutaj zaparkowało. Ale pub niestety nieczynna, to parkują mieszkańcy okolicznych domów. No to wyjeżdżam. I co widzę? I mam znowu sygnalizację świetną. Wyjazd z pubu jest możliwy po otrzymaniu zielonego światła. Czyli czekamy na zielone światło. Nie wiem, czy to widać, bo akurat kamera pod słońce jest skierowana. Ale mam nadzieję, że będzie widoczne. Przybliżymy trochę. Mizernie to wyszło, mizernie. No myślałem, że to będzie trwało krócej. No i mamy już żółte i zielone. I możemy jechać dalej. I sygnalizację po prawej widać, sygnalizację z prawej strony, która pozwala jechać ludziom w kierunku miasta. Miejsce nazywa się Potters Bar, jest on około 6 km na północ od Londynu.